Siemaneczko, witam serdecznie. Niedziela, godzina 13. U nas pada. Padało rano, przestało i teraz znowu pada. Ale teraz mam dla Was niespodziankę. Niedziela, dzień spokojny, kościelny. Wybrałem 12 sztuk świeżaków. 2 Robercika i 10 z tamtego chłopaczka. Puszczamy je. Siedzą 5 minut pod kratą, pokażę jakie. Takie tam wybrałem. 2 kolory, koczka jakiegoś. Budapeszta, Tiplera, ala Cepel. Zobaczymy jak to będzie. 12 sztuk. I tak, Robercik mi nie wierzył, że to wytrzymam 5 dni trzymać. Zobaczymy. Deszcz. Puszczamy na razie z podstawowymi. Dzieciaki, jazda. Wy pierwsze wylatujecie. Rura góra, głodne, niekarmione. Rura, góra, a tamte patrzą już. Ale przestrzeliły, nie ma nic. Czekajcie, jestem, deszcz pada. Nie ma wychodzenia. Dobra, otwieramy kratkę. Chyba się zerwały. Tu jeszcze siwy jest taki, ale mokry. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobra, już go wypuściłem. Nie wiem, czy dzieciaki poleciały. Sznurek się zerwał. Kurczę, a tu jest. Czekajcie. Dobra, wychodzimy. Wow, chodzą. Chodzą białe tam. Wszystkie się zerwały. No, zerwały się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12 chodzi. O, siwy. Siwy się nie zerwał. Zobaczcie, jak chodzi świeży towar, puszczony. Nie dopędzam, bo... Dobrze, niech pada. Tam chodzą. O Jezu, jak leje. 12 sztuk puszczonych, ale jeden jest na tym. Chyba będzie trzeba dopędzić ciemnego. Się zerwały. Zobaczcie, tam są. Spokojnie, tutaj chodzą. Chodzą. Ale bardzo pada. Coś siada? On w biało siada. Jest białolot oblatany. Czapos jest oblatany. No i dobrze. Ale jak leje, zobaczcie, normalnie leje. Może niepotrzebnie dopuściłem, 12 poszło w powietrze. Poszły werbą. Idą tu. Będzie ciężko. Dopuszczę 10 ciemnych. Lecimy. Ale chodzą z kłody. Dopuścimy 10 ciemnych. Takich mocnych ciemnych puścimy. Tu są, przyszły. Gdzie one? Tu. Zobaczcie, tak towar chodzi goniony. 12 sztuk. Ale wchodzimy do Budapesztu, do ciemnych. Ale jak opada. Dzieciaki, muszę Was wybrać teraz szybko. Co tu wybieramy? Dobra, wystrzeliłem 20 ciemnych. Tu jeszcze jestem. Tuda! No a to czekasz, dwa jakieś strzelanie, nie wiem. To poszedł dwa łaby. Tamte już chodzą. Tuda! 20 wystrzeliłem ciemnych. Chodzą tamte, zobaczcie, chodzą z ciemnymi moimi. No, świrują i deszcz leje, nie pada, tylko leje. Tam chodzą ciemne, 20 i 10 tych. Bo tutaj te to mokre, nawet nie chciały się zerwać. Te nie chciały się siwki zerwać, zobaczcie. Zamię w kurze to wszystko otworzę. Tu jeden już wchodzi.
te puścimy za parę dni. Tu już widzę, siwy wchodzi. Czapusz. Czapusze są. Wypadł. Dwa czapusze są. Tu już ma chyba z okiem. Mokre są strasznie. Tu zrobimy klatkę. Tak o. Niech schodzą. Tak świeży towar chodzi. Z moimi ciemnymi. 20 ciemnych tylko wypuściłem. Klapy są zamknięte. Robercika 2, żółte, chodzą. Nie wiem, czy one tam chodzą, czy nie. Chodzą chyba. Tu pocztowe. Przyniosę je tutaj w razie czego. Żeby wiedziały. Kropki im później zrobię. Kolego, i nawet ten mały pierdziawka, co tak nie chciał latać. Ten młody huk też chodzi. Nie wiem, ile tu jeszcze mam do oblatania. 12 świeżych puszczonych. 10 w powietrzu jest, bo dwa czaposzki są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwa na trzy, na cztery, na pięć, na szesnaście, na osiem, na dziesięć, na dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwa, trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, trzydzieści, 32 świeże jeszcze do puszczenia. Puścimy to, nie wiem, w piątek. Kratę nie dam. Niech posiedzą trochę. Chociaż 10, żeby siadło. Patrzcie, jak pada. Tutaj nie pokażę, wam na stawie. No leje, nie pada, tylko leje, nie? Ja uciekam pod ten. Dobra, pocztowe, niech siadają, to może te zajdą. Chodź, 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 chodź. Dwa czapusze się nie zerwały. Jeden się nie zerwał w ogóle. Ale to dobrze, bo on jest mokry. A będzie gadał. Będzie gadał, one tam u niego latały. Gdzie te? A moje? 20 tylko ciemnych musiałem dopędzić, bo bym nie stracił. Już bym wiedział, że to stracił. Nie gonię wszystkich, bo to bez sensu. O, tu są. 10 świeżych i 20 moich. Patrzcie, chodzą. Tylko to siądź na zaciąg pewnie. No a co zrobimy? Nic nie zrobimy. Lepiej niech siądzie na zaciąg, niż pójdzie w elbląg. Panowie, zobaczcie, jak pogody nie ma, jak to chodzi. Jest deszcz. Robercik, to jest deszcz. Twoje dwa tam świrują. Weszwal czarny tam chodzi. Chodzą, chodzą. Pauzujemy. Kurczę, jaka pogoda, niedziela paskudna. Nie ma ich, poszły wysoko. Pocztowe jeszcze chodzą. Ale zaraz będą siadać, coraz mocniej zaczyna padać. Ciemny jeden chodzi, tu z pocztowymi. Zobaczcie, to nie pada. A ja oblatuję. Nie wiedziałem, że tak będzie lało. Siadają ładnie pocztowe. Siadają. A tamte gdzie są? O, tu chodzą. Tam gdzieś chodzą. Siądą. Zobaczył, że te siadają, bo te się zniżyły troszkę. Gdzie się schowałeś? O, są tu. Ale nie pasuje tu już jednemu, widzę. Białemu, Budapesztowi. Robercika dają, ostro widzę, są. Ale trzymają się. Trzymają się dachu. Zobaczcie, to nie pada, to nie pada, to leje. Co ja żebym zrobił? Zobaczcie, to leje deszcz. Nie chcą, zobaczcie, w deszcz oblot. Świeży. Skąd wiedziałem, że tak będzie lało? I nie ma siadania, zobaczcie, nie chcą usłyszeć. Dwa czapusze tak zmokły, że jeden tylko się zerwał, ale jeden z nieba siadł. To dobrze. Tu uciśniałeś. Nie wychylam się. A są tu. Ale leje, normalnie leje. Nie? One nie chcą siąść. Dobra. Panowie, 20 minut dobre pracują. Rozmawiałem z Robertem chwilę. Weszły w dach trochę. Dwa widziałem, jak z Robertem gadałem. Odstrzeliły Budapeszty na Gdańsk, ale wróciły. Nie dopuszczam, nie gonię jeszcze. Pocztowy już dawno siedzą. Tam jest jeden ciemny.
Najważniejsze, że się trzymają. Przestało troszkę padać. Pada, ale nie leje już. Zobaczcie. Pada mocno, pada, ale nie leje. 10 minut temu lało mocno. Może będą mokre. Dziesięć sztuk jest w powietrzu, świeżych. Dwa siedzą na wolierni. O, już odskakuje znowu. Z tamtymi pocztowymi. O, poszedł. Budapeszt. Przyjdzie? To coś już mu nie pasuje. Wraca. Zobaczcie, jak daje. Gdzie on jest tu? To są gołębiaki. Jednak ganiany, nie gaganianie. Nie klatka z rynku. Nikomu nie życzę kupywania lotu z rynku. Trzeba jechać do gościa. Zgoni. On akurat zlikwidował. Młody. Chodź. Dobił ten Budapeszt. Jest. Trzymają się z moimi fajnie, nie wyskakują. Chodź. Ciężko, bo tu nie mam nic do oblatania. Pocztowe to wiecie, inaczej latają, nie? Chodź. Ponad 20 minut. I żaden, zobaczcie, hala, żaden. Dom, żaden. Nie siedzi. Żaden nie siedzi. Latają w deszcz. Tu się pozrywają. Może idę puszczę jeszcze z 5 ciemnych. Kurniki, żebym wiedział, które to są. Muszę je zaznaczyć. Wiecie co? Idę jeszcze 5. To będzie 25 ciemnych puszczonych. 5 jeszcze wyrzucę. Niech one się siadają lepiej. A już mokre są bardzo. Te to nawet się już nie zerwą siwe, bo są takie mokre. Zobaczcie, jakie mokre pocztowe. Czaposz może jeden już wskoczył, a nie, tu jest. Ale ten coś ma w oko. Nie wiem, czy ospy, bo nie ma czasami ten siwy. Nie, chyba raczej nie. Zobaczcie, co one robią. Ponad 20 minut. Dobra, wygonimy jeszcze parę sztuk. Ale co tu wygonić? Budapesztów nie będę wyganiał. Ciemnych wyrzucę z 10. Dzień dobry, dzieciaki. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 4, 5, o to jest kurnika, 5, to jest kurnika, 5, 6, 7, 8, taranieloty powinny być wyrzucane, 8, jeszcze 2, 9, 9, 10, 30 ciemnych jest lada. Siadają chyba moje. Może podgonimy trochę. Będzie więcej. Ich więcej będzie. Będą lepiej siadały. No to już się rozwalają, widzę. Już idą w elbląg. 30 ciemnych puszczonych na 10 sztuk. No już widzę tamto. Już żółta weszwanczka idzie w elbląg. Jeszcze 5 wygonię. Wyrzuciłem jeszcze 5. A te ciemne nie chcą usiąść moje. O, drier przyszedł, zobaczcie. Ruski drier przyszedł. Poszedł. Go złapię.
Ale jakby ta Budapeszt, jak tam idzie wysoko. O, wyszwanczka klepie. Dobrze, dobrze, jeden siada. O, wyszwanczka siada druga. Siada, siada. Robercik, siada twoja wyszwanczka, dobrze. Mokra jest. Tu jest, zobacz jaka mokra. Ogona już nie ma. Telefon cały mokry. Tu jest wyszwanczka, idzie w elby. Kręcą, muszę iść pod dach. Zaraz chyba wszystko spędzę. A tu jest. Cicho, cicho, cicho. Niech nie siądzie lepiej na dach. O, ciemne zjeżdża, cicho. Wyszwanczka jest tutaj, już nie, ona nie ma, nie daje. Aj, na swój gołębnik, zobacz Robercik, skąd wyleciała, tu usiadła twoja, to jest to. Jest Robercika wyszwanczka, usiadła, ale cała mokra, nie dała rady już latać. Zajebiście. Jeszcze 9 jest w górze. No i dobrze, to mi się podoba. To jest gołąb, co, panowie? A te na nie chcą, zobaczcie, moje ciemne nie chcą usiąść. Ja pierdziu, tamte chodzą już prawie. No pół godziny będą chodziły. O, Budapeszt już idzie. W Gdańsk. Już, już tańczą. Już rajcują. Już poszły dwa w Gdańsk. Już im nie pasuje. Idą, wracają. Chyba zaraz wystrzelimy wszystkie. Idą dwa, zobaczcie. Idą, idą, idą. Poszły w Gdańsk. Odskakują już w głębie. Już mi nie pasuje. Już strzelają. Strzelają ostro. Mokro. A przestało padać za mocno. Nie pada. Ale ciemne moje. Zobaczcie, co im się stało. Jeszcze 9 sztuk obsadzić i będzie dobrze. Pauza. Minęło parę minut. Przyszły ciemny jakiś czarny. I biały Budapeszt z Gdańska. U moje trzy usiadły i cisza, nie chcą usiąść, zobaczcie. Nie ma owcy, nie siądą, to pędzą, wszystko i tyle. Bo tam się szparuje, to dobrze, 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 dobrze. O, schodzi jeden Budapeszt, widzę do nich. A te nie chcą zejść moje, zobaczcie. 27 jest w powietrzu moich, bo 30 dowaliłem. Nie, 35. 9 jeszcze świeżych, ale już te już strzelają. Już zobaczcie, tu jest Budapeszt. Klepio, tu jest jakiś ciemny. Ale to nie ciemny, tylko czarny taki jest. Ciemnego nie było żadnego, czyli porzynka. Nie chcą usiąść. Jak wysoko? Weszpan też przez Gdańska ten czarny. Bo czarny jest jeden weszpan. Wyszwanczka się, zobaczcie jaka skulona. Tak leje, o, otrzepała się. No i co? Chodzą. O, Budapeszt jeden zjeżdża. Budapeszt zjeżdża, panowie, sam Budapeszt zjeżdża, zobaczcie. Cicho, cicho, zobaczymy. Zjeżdża Budapeszt. No i po pół godziny deszczu zjeżdża jeden, kąciaty jakiś. Może zjedzie na Budę. Ciemny zjechał. O, zjeżdża, 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 zjeżdża Budapeszt. Patrzcie, patrzcie. Jest jeden Budapeszt. Jest Budapeszt, babciaty. Jest super. Jest super. Mamy dwa obsadzone. Jeszcze 8. Są dwa. Dobrze, siadają na swoje. Tu jest Budapeszt kolejny. Z Gdańska przyszedł. Ciemne moje nie chce siadać. Co im się stało? Tak to jest właśnie, oblatywanie. Zjeżdża jeden mój, ciemny. A tu jest Budapeszt. A czy nie chcą usiąść moje ciemniaki? Dobra, nie chce siadają. Te dobrze latają tu na ziemię.
O, zjeżdża na bombę, ciemny. Ciemny zjechał na bombę. Co, nic więcej. Pojedynczo moje zjeżdżają. Pojedynczo, pojedynczo. Miałem drzewo przykryć, całe mokre mam palić. Dobrze, dobrze, co? I co mi jasne, panowie, co mi jasne? Jasne, nie własne. Jasne, nie lubię. Jasne, odchodzą właśnie. I one trochę tylko latają. Chyba, że masz swojego chowu i ganiana, a tak przyniesione, to dajcie spokój. Budapeszka chce zejść. No nie chcą zejść. Nie chcą zejść. Koczku dany. Już je rozwalił chyba Jaszcząb. Jest weszman czarny. Siada. Widzicie? Jest i weszwanc. Siadł weszwanc. Tu trzy gdzieś chodzą. A moje nie wiem gdzie poszły. Nie wiem gdzie one poszły. Jeszcze siedem. Ale moich nie ma w ogóle gołębi. Zginęły moje gołębie. Nie wiem czy one dają. Za ciemne. Nie ma ciemnych. Te jeszcze przeloty i zaraz te wyprowadzą, nie zobaczcie, przeloty chwilę. No ile pocztowych? Nie ma moich gęby. Poszły, pijesz wie. Jak tu oblatać? O tam widzę, bardzo wysoko, jeden. Nie ma moich gęby. Zginęły. Z 30? Gdzie to ciemne? Się zrobiło, panowie. Moje zginęły, ciemne. Muszę dopędzić. Zginęły, nie, może jaszczą przyszedł. Mocny towar. Zginęły, ciemne. Dopędzamy moje wszystkie i tyle. Później nie przerzucę tam, aby wiedziały, że tutaj ląduje się. Dobra, niech se świrują drzwi otwarte. Wszystkie musiałem spędzić i tyle. Siedmiu nie ma. Deszcz, nie deszcz. Zobaczcie. Chodzą bez spełnienia. Tamte gdzieś zginęły, nie wiem gdzie one poszły. Ale tu usiadł weszwanc. Zobaczcie, czarny jest. Z tego gębnika, nie? Dobrze. Budapeszka. Ale zaraz się wkurza to i te wszystkie. Gdzie są zaznaczone? Żebym miał je zaznaczone, to mnie zaraz wystrzelił. Chyba jutro wystrzelę w takim razie. Nie wiem czy się oblatamy. Siedem już. O, jest tutaj. Nie wiem, czy te moje są w ogóle, nie? Może się pokazało. Żółty też poszedł. Robercika, dobra, pozdrawiam, do zobaczenia na kolejnych filmach. Później jeszcze może dogramy. Strasznie pada. Jestem cały mokry. Sąsiad nie pędzi w taką pogodę. Gdzie to? Łączenia nie ma. Góra, rura. O, przyszło jakieś ba wysoko. Bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Szkoda, że nie mam zaciągu zrobionego, bo by usiadły. Zamknąłbym to. Nawet bym nie pozwolił do budy im wejść. A kto? To nikt nie gania teraz. To przyjdzie. To chyba, że jaszczą. A w taką pogodę się jaszczębiowi chce głodny, nie? Patrzcie.
Ale jestem zadowolony, z trzech gołębi jestem zadowolony. Nie, z czaposza też bym siadł. Dobrze. Zobaczcie. Budapeszt. Weź fanszka od Robercika. Weź pan co tego chłopaka i dwa czaposze. To pięć mam tam oblatanych. Jeszcze nie wiadomo, muszą wejść. Gdzie te świry moje? O tu widzę trzy jakieś bardzo wysoko przyszły. Cztery. A te tam chmury mamy. Oj, zobaczcie jak idą tu. Ciągną do góry. A może przyszły, bo teraz jest coraz więcej. Ciągną się do góry. Te do góry Budapeszty się ciągną. A te może mokre na dole są. O, tu jest coś, schodzi. A może te przyszły, bo są mokre, niżej. Te są niżej, to są, one chodzą już dobre 40 minut. Świeżaki. Tu coś bardzo wysoko przyszło, klepie. To są będą te. Tak. Tu widzę, jest żółta. Z nimi wyszwanczka. Te świeże mocniej chodzą. A te mokre, bo to jest ciemny taki, czarny prawie. Tu z tyłu też jest, teraz to nie wiem, który to Budapeszt. Dobra, pozdrawiam. Ja uciekam, cały mokry jestem, zaciek pada. Leje, leje deszcz w niedzielę. Do kościoła nie chodzicie, to i deszcz pada. Dajcie spokój. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Panowie, po jakimś czasie schodzą moje, ale widziałem, już łapciaty usiadł, Budapeszt. Czarny jakiś usiadł. Robercika usiadło, cały mokry widziałem. Schodzą moje, schodzą. No minęło trochę czasu. Nie wiem, czy są wszystkie. Zobaczymy, jak usiądą. No drugi żółty siada, drugi żółty siada. No i teraz bym ją zaciąg, nie? Teraz bym to zamknął. Tu jest ich ile? Dwa. Trzy. Czy pięć. To tam siedem powinno usiąść. Dwa na pewno widziałem, trzy widziałem na pewno. Bo tu jest tak Weszwanc, żółty Weszwanc, to jest dwa Budapeszt i dwa czaposze, to jest dwa na siedem. Cztery. Pięć. To tam siedem powinno być. Tu jest pięć, to tam siedem powinno być. Dobra, mam samą baterię. Trzy na pewno tam widziałem. Robercika widziałem. Dwa żółte. Dwa żółte tam widziałem. Czarnego i łapciatego widziałem. Tam widzę, na końcu siedzi łapciaty. Dobra, idę je karmić w takim razie. I puszczę te Budapeszt na Budę. Pozdrawiam. A jeszcze chciałem coś dodać, panowie. Oleńka wczoraj kończyła 47 lat. Zobaczcie. Oleńka kończyła wczoraj 47 lat. 47 róż. Dobrze, nie? Piękne. Pozdrowienia i życzenia dla Oleńki. Dobra, kończymy nagranie. Pozdrawiamy, ktoś dzwoni, do zobaczenia.